Kryptomasters przedstawiają... Cześć, z tej strony Maciek Wieczorek, Kryptomasters. Jest taki gość, który nazywa się profesor Nouriel Roubini i przewidział kryzys finansowy w 2008 roku, no i teraz straszy kolejnym kryzysem. Wiadomo, że z przepowiedniami to zawsze jesteśmy ostrożni, natomiast gorzej w sytuacji, kiedy przepowiada ktoś, kto już ma w tym przepowiadaniu jakieś sukcesy, bo wtedy automatycznie zakładamy, że ma pojęcie, o czym mówi, co nie musi być prawdą, ale co, jeżeli jest. A propos prawdy, zapraszam do wzięcia udziału w najbliższym webinarze, spotkaniu internetowym, podczas którego opowiem trochę o prawdzie aktualnego rynku kryptowalut. Powiem, co się dzieje pozytywnego, negatywnego, jak na tym wszystkim zarobić. Myślę, że będzie ciekawie, także zapisz się pod tym, klikając linka pod tym nagraniem. No i cóż ten profesor Roubini powiedział? No, przewidział on około 2006 roku, zaczął mówić o tym, że sytuacja się pogarsza i że idzie światowy kryzys. To, co jest fajne w tego typu przepowiedniach, że to nie jest na zasadzie, wiecie, jak przychodzi John McAfee i mówi, że Bitcoin będzie po $1,000,000, a jak nie, to zjem swoje genitalia na antenie. Tylko to jest raczej z tego typu przepowiedni, gdzie ktoś szuka jakby wskaźników, jakieś tam sytuację gospodarczą analizuje, jakieś takie konkrety. Co dalej oczywiście nie daje gwarancji satysfakcji, w sensie, że na pewno trafi. W tym wypadku gwarancję chyba antysatysfakcji. Natomiast kto wie, jest pewna szansa, że mądrze gada, zwłaszcza, że o tym kryzysie się intensywnie mówi już od jakiegoś czasu i widać przeróżne przecież takie ruchy. Jak się śledzi to, co się dzieje na świecie, no to widać, jakie dziwne rzeczy się tutaj dzieją. O nich właśnie mówi profesor Roubini, który mówi, że ta światowa gospodarka, która od blisko dekady rośnie, musi spowolnić, gdy polityka stymulowania gospodarki w Stanach zostanie nieuchronnie wygaszona. Gdy nadejdzie rok 2020, zaistnieją warunki, by doszło do następnego załamania. Cóż to konkretnie za warunki? No on jeszcze mówi, że on i inni współautorzy, bo to jest jakaś cała ekipa, mówią, że jeszcze w 2019 roku ta stymulacja gospodarki będzie trwała, natomiast rok później już zostanie zakończona, no i zaczną się problemy, bo to jest nie do utrzymania. To jest nie do utrzymania, to jest zbyt stymulowane, zbyt sztuczne wszystko, to jest wszystko oparte też o długi, o pogłębianie się zobowiązań. W związku z czym wtedy wzrost PKB spowolni z ponad 2% do poniżej 2%. Inflacja jest zbyt duża, wyższa niż wyznaczył Fed, który, jak wiecie, Bank Centralny Stanów Zjednoczonych jest firmą prywatną. Także będą podnoszone wtedy stopy procentowe i tak dalej. No i przy okazji odpływ kapitału nastąpi ze wschodzących rynków. Co ciekawe, nie wiem, czy zauważyliście ostatnio, że stopy procentowe w Polsce zostały utrzymane do końca 2019 roku. I z jednej strony należy się cieszyć pod tym kątem, wiecie, jak ktoś ma kredyt hipoteczny i tak dalej, waloryzowany, no to wiadomo, że się cieszy, jak stopy procentowe nie rosną. Natomiast z drugiej strony, im dalej się pompuje bańkę współczesnej gospodarki, tym bardziej może zaboleć, jak ta bańka pęknie. I wtedy powinien wyskoczyć KNF, Komisja Nadzoru Finansowego, i zadać pytanie, kim będziesz, kiedy bańka pęknie? Jeżeli dziś płacisz duże podatki, jeżeli dzisiaj wierzysz ZUS-owi, to kim będziesz, kiedy bańka pęknie i nie będzie na to wszystko pieniędzy? Nie będzie na programy, teraz jest jeszcze dobra koniunktura, więc wiadomo, rozdawanie pieniędzy idzie pełną gębą. Natomiast co będzie dalej, kiedy obietnice, ludzie będą oczekiwali dopełnienia obietnic i oni będą pytali o to 500+, o to 300 zł wyprawki i tak dalej. No i co wtedy, kiedy koniunktura nie będzie taka różowa i nagle się okaże, że na przykład stopy procentowe trzeba podnieść, bo już nie ma innej opcji, bo już jest za późno. Oprócz tego profesor Roubini zwraca uwagę na politykę Stanów Zjednoczonych, która jest no mocno agresywna pod kątem gospodarczym, no bo wiadomo, że Stany teraz intensywnie tępią różne kraje, nakładają na nie cła i no i prędzej czy później mogą być z tego jedynie problemy tak naprawdę, no co tu dużo mówić. Można, mimo że jakby zapowiadano od dawna taką walkę gospodarczą, że ona będzie, no to jednak no jej ostrość, niemiło się patrzy na tą ostrość. Bo tutaj również profesor Roubini zwraca uwagę, że w latach 30.
XX wieku Stany Zjednoczone i w XX również prowadziły podobną politykę, taką agresywną gospodarczo. No i w którymś momencie ci inni stwierdzili, że dobra, jak wy nas atakujecie gospodarczo, no to w takim razie trzeba odpalić czołgi, bo to się inaczej nie da wygrać. No, na razie nic nie wskazuje na to, żeby tak też miało być w tym wypadku, bo póki co te kraje są zbyt od siebie zależne. Natomiast faktem jest, że tego typu agresywna polityka nie jest sympatyczna, bo to jest na zasadzie, że my źle zarządzamy swoim krajem, brakuje pieniędzy, bo się w nieskończoność zadłużamy, to zwalmy to na innych, zróbmy jakieś cła, utrudniajmy im życie, niech oni za to zapłacą. Jeszcze propagandowo też to nieźle brzmi, bo to wina, tak jak ostatnio Trump argumentował, że to wina Chińczyków, bo oni tam jest nierówność w imporcie i oni płacą za małe podatki i coś tam. I to w sumie ich wina. Zadłużenie Stanów to jest wina Chińczyków. Mega, mega śmieszne. Ludzie tak żyją na co dzień często, czyli że ich sytuacja finansowa zła to jest wina rządu, państwa i wszystkich, co oczywiście nie jest prawdą. Natomiast przez to też myślę, że kupią takie wyjaśnienia, które są teraz sprzedawane, że to wina jakichś czynników zewnętrznych. No i teraz co? Jak mówi profesor Rubini, gdy nadejdzie następny kryzys, będzie on poważniejszy i bardziej długotrwały niż poprzedni. Dlaczego? Ponieważ pompka trwa dłużej. Dłużej i mocniej. I oczywiście to, co w tym wszystkim jest pocieszające, to jest to, że w 100% się takich rzeczy nie da przewidzieć. Ja często mówię, że to tylko te grube ryby, ci, którzy rządzą światem, rodzina Rothschildów i przyjaciele, wiedzą ostatecznie, jak to będzie, ale wydaje mi się, że czasem to nawet oni mogą nie wiedzieć, bo czasem nawet im coś może nie wyjść zgodnie z planem. Także my ostatecznie nie wiemy, co i jak. Natomiast faktem jest, że no dzieje się, że widać dużo różnych zmian, dużo jest też rozdawnictwa. No i w 1870 roku Karol Marx, który miał założenia biznes, że tak powiem, biznesowo-gospodarcze mocno przerażające, to jednak on wtedy powiedział, że kapitalizm, bo on był, jak wiecie, wrogiem kapitalizmu, on powiedział, że system kapitalizmu ma taką wadę, że on jest błędny w założeniach, przez co średnio co 10-15 lat musi się zresetować. Musi przejść taki cykl i wtedy trzeba go skasować i zacząć od początku. Musi nastąpić redystrybucja bogactwa i przeróżne inne rzeczy. No i przy całym moim braku sympatii do tego pana, no to w tym konkretnym przypadku chyba coś jest na rzeczy. Bo rzeczywiście te kryzysy nas tutaj regularnie głębią, wydarzają się i powtarzają. No i dlatego nie byłoby specjalnie dziwne, gdyby nastąpił kolejny. No i teraz, żeby było jakoś po konkrecie, bo tam marudzić se można, ale co jeżeli profesor Rubini ma rację i faktycznie będzie ten kryzys? No, z punktu widzenia globalnego niewiele możemy zrobić, bo ja i ty nie wpłyniemy na politykę, nie wiem, celną Stanów Zjednoczonych albo na politykę rozdawniczą rządu polskiego. Oczywiście można iść na wybory i się tam pogadać, no ale ja nie mam jakby wątpliwości, że wynik tych wyborów jest przesądzony, zwłaszcza, że przecież już chyba uchwalono to prawo, że teraz można skreślić twój głos, wypisać inny w komisji wyborczej i to będzie dalej ważne. Także ja nawet nie wiem, czy są jakiekolwiek szanse, żeby ktoś inny takie wybory wygrał, a nawet gdyby, no to przecież ten ktoś inny nie może zacząć swoich rządów od usunięcia programów rozdawania pieniędzy, bo to zaraz by był bunt na ulicach. Także tutaj jakby te rzeczy się dzieją i na to nie mamy wpływu. To, na co mamy wpływ, to jest nasze życie. Czyli po pierwsze, jeżeli faktycznie za 2 lata będzie kryzys i przywali ostro, ludzie zaczną tracić pracę, będzie sytuacja ciężka, nieruchomości podrożeją, to wtedy od ciebie będzie zależało tylko, no i tak dużo można powiedzieć, bo od ciebie będzie na przykład zależało to, ile będziesz mieć oszczędności. Oczywiście wiadomo, znowu będzie kwestia, czy te oszczędności, jak będą w złotówkach, to one coś będą warte, bo my widzimy to, co się dzieje w Wenezueli, w Indiach, w Turcji, w Cyprze swego czasu, w Grecji i tak dalej. Czyli zazwyczaj jednak oszczędności we fiatach tak zwanych nie na wiele się zdają, natomiast okazuje się, że w tych kryzysach przecież ci wszyscy ludzie inwestują albo w złoto Warcrafta, albo w złoto fizyczne, albo w Bitcoina, w różne inne rzeczy. Więc pytanie pierwsze, ile ty wtedy będziesz mieć oszczędności? To, że teraz masz na przykład 0, to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ według profesora Rubiniego mamy jeszcze 2 lata. I w związku z tym może niekoniecznie najlepszym pomysłem jest konsumpcja pełną gębą, czyli wydawanie 120% swoich dochodów, tylko może warto delikatnie to bardziej jakoś
No, zrobić lepszą, zdrowszą proporcję i po prostu zacząć oszczędzać. Może też warto zacząć inwestować, reinwestować. Robić coś z tymi pieniędzmi mądrzejszego niż tylko przejadanie, bo w momencie, gdy przychodzi kryzys, wszystko, co przejadłeś, już nie istnieje. Natomiast wszystko, co zainwestowałeś, może dalej istnieć. Jeżeli masz jakieś nieruchomości, możesz z tego, no nie wiem, czy wyżyć, bo to zależy od sytuacji, ale jeżeli masz jakieś złoto, możesz je spieniężyć. Jeżeli masz jakieś bitcoiny, prawdopodobnie też będziesz mógł je spieniężyć. Na pewno, bo ktoś może powiedzieć, no a co jeżeli podczas kryzysu bitcoin spadnie na wartości 50%? Może tak być. Może też być zupełnie w drugą stronę, tego nie wiemy. Natomiast z historii wiemy, że na pewno twoje złotówki czy dolary na wartości nie wzrosną w trakcie kryzysu. Prawdopodobnie ich wartość drastycznie spadnie. W związku z czym no nie możemy tak żyć, jak żyjemy w naszym społeczeństwie europejsko-amerykańskim, że my przejadamy wszystko jak leci i później nic nie zostaje. Tak naprawdę to jest powodem później naszego osobistego kryzysu. No więc pojawia się pytanie, czy jakby cię dziś zwolnili z pracy albo twoją rodzinę, kogoś, kto cię utrzymuje, jeżeli jesteś młody na przykład, to pytanie, czy jesteście sobie w stanie poradzić przez pół roku, zanim się coś wykombinuje. Bo teraz wiadomo, jest łatwo, przyjemnie, każdy może zmienić pracę z dnia na dzień, dlatego też ludzie nie przychodzą do pracy, jak im się to nie podoba, bo wiedzą, że znajdą inną bez problemu. Natomiast podczas kryzysu już nie jest tak różowo. Więc pytanie, po pierwsze, czy ty będziesz mieć środki, żeby żyć, a po drugie, czy ty jesteś osobą, którą warto wtedy będzie zatrudnić? Bo teraz zatrudnia się wszystkich, przedsiębiorcy są zdesperowani, bo jest koniunktura dobra, a przynajmniej na taką wygląda. Natomiast jak będzie kryzys, no to wiadomo, firmy zaczną upadać, więc miejsc pracy będzie coraz mniej. I ja się wtedy pytam, czy ty wtedy będziesz osobą, którą warto zatrudnić? Czy ty będziesz coś potrafić, czego nie potrafią inni? Czy znasz na przykład, nie wiem, więcej języków obcych, albo masz w czymś jakąś taką ekspertyzę, w sensie, że jesteś w czymś ekspertem, na czym się mało ludzi zna? Widzisz, i nawet jeżeli twoja odpowiedź dzisiaj brzmi, że nie, że dzisiaj jesteś po prostu zwykłym pracownikiem jak każdy inny, podajesz frytki i nie umiesz niczego, to no, jeżeli Rubini ma rację, to mamy 2 lata. I w 2 lata bardzo wiele można się nauczyć i przygotować. Zobacz, że nawet podczas wojen światowych, czyli tych najgorszych już ostatecznych kryzysów, ludzie, którzy mieli niesamowite umiejętności, byli totalnie bezpieczni. Prześledź sobie historię tych wszystkich ludzi, którzy na naszych dziadkach testowali substancje chemiczne, robili na nich eksperymenty w obozach zagłady i tak dalej. Sprawdzali różne, co się wydarzy, jak podamy tutaj do oka taką substancję, a taką. Zobacz, jakie są urządzenia, jakich firm są w obozach zagłady i zobaczysz te marki, które dobrze znasz. Tam jest Bosch, tam jest Siemens, tam jest Bayer oczywiście, który testował broń chemiczną na Żydach i Polakach. Ci wszyscy naukowcy, co myślisz, że oni stanęli przed trybunałem i oni tam zginęli? Nie. Ci, którzy zginęli, to byli strategzy. No. Wzięło się takiego jakiegoś Goebbelsa, no on się to tam zginął samoczynnie, no ale byli różni tacy, wiecie, proces w Norymberdze. Ci, którzy tam układali na mapach, gdzie zaatakować i tak dalej. To są ludzie niepotrzebni, mamy takich swoich. Natomiast naukowcy, ludzie, którzy byli mózgami, którzy potrafili coś, czego nikt nie potrafił. Oczywiście, że ich się nie dość, że nie ukarało, to jeszcze się o nich bili. Przecież Amerykanie walczyli o nich z Anglikami, z różnymi innymi, kto pierwszy ich pojmie i chcieli do swojej armii czy do swoich jakichś instytucji. Ci ludzie do końca życia no, żyli jak pączki w maśle, mimo że dopuszczali się strasznych rzeczy. Jaki z tego wniosek? Poza tym, że świat jest nie fair, ale to chyba przecież każdy, kto ma więcej niż 18 lat, to wie. Natomiast wniosek jest taki, że ty zawsze jesteś najbezpieczniejszy w życiu, jeżeli masz wiedzę, umiejętności, do tego masz kontakty i po trzecie masz oszczędności. To są twoje 3 przepisy na kryzys. Bo tak jak mówię, to czy kryzys wystąpi, czy nie, to możemy sobie oczywiście strzelać. On może tym razem wcale się nie mylić, może się tym razem właśnie wcale nie zgadzać, może właśnie tym razem się myli. Może ten kryzys będzie za 5 lat, może za 10, a może magicznie banksterka wymyśli jakiś pomysł, żeby przeszło bez kryzysu. No, to się wydaje abstrakcyjne, ale też tak może być teoretycznie, bo my przyszłości nie znamy. Natomiast to, co my wiemy w oparciu o historię, to że ludzie jak mają oszczędności, to są dużo mniej spięci podczas kryzysu. Po drugie, ludzie, którzy coś potrafią, którzy się edukują, inwestują w siebie, bo to jest jedna z najpewniejszych inwestycji, również sobie lepiej podczas kryzysu radzą. Także myślę, że warto o tym pomyśleć już teraz, żeby nie skończyć jak ci Argentyńczycy. Jak się załamała gospodarka Argentyny, to część tych ludzi po prostu zaczynało wyskakiwać z okna, bo matematyka nijak się na kartce nie zgadzała, żeby oni mieli za co żyć. Więc stwierdzili i spłacić długi. Więc stwierdzili może, że lepiej sobie życie odebrać. Nie sądzę, żeby to było dobre rozwiązanie.
Niemniej jednak nie życzę nikomu tego typu nerwów i takiej sytuacji, w związku z czym, tak jak mówię, kryzys dotknie wszystkich, ale brutalna rzeczywistość jest taka, że ludzi ogarniętych oraz ludzi z oszczędnościami, ludzi z kasą po prostu, dotyka on zawsze mniej. Dlatego też warto podjąć kroki już dzisiaj, choćby odkładając część swojej wypłaty w bitcoinie, część może w złocie, a część inwestować w książki, wiedzę, szkolenia, różne rzeczy, które spowodują, że ty będziesz lepszy, bardziej poszukiwany i że w związku z tym będziesz bardziej potrzebny. Tego bycia potrzebnym każdemu z Was życzę. Napiszcie w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie, jakie macie na ten temat przemyślenia, czy zgadzacie się z profesorem Rubinim, czy może szlak trafi wszystko szybciej, a może właśnie tym razem gość nie będzie miał racji i jakoś się te dziury załata. Czekam na Wasze komentarze, subskrybujcie ten kanał i zapraszam również pod tym filmem, kliknij w linka, aby zarezerwować swoje miejsce na najbliższym webinarze z analizą sytuacji rynkowej. Dzięki bardzo za obejrzenie, wysłuchanie. Do zobaczenia. Cześć!